Wystarczy wziąć miecz do ręki i cieszysz się. Po prostu się cieszysz. No także nie zadzierajcie z papierowymi samolotami. Hej wszystkim, z tej strony Scream, witajcie w nowym odcinku Steardown. Dzisiaj jestem pełen energii, słuchajcie, zostawcie subika i lajka, to przede wszystkim. I przechodzimy do odcinka, mamy tutaj wieżę, co nie? I w tej wieży ponoć jest winda tutaj. Można iść też po schodach, ale nie wiem, kto by chciał iść po schodach. Mając tutaj ile pięter? 15! Ale to jest ładnie zrobione w ogóle. Ej, serio, czuję się jak w realu bym wchodził do windy. Tu jest lustro, które nic nie odbija. Oj, dziurę zrobiłem w bloku. Co tutaj można wybrać tu wszystko? Czekajcie, zamknijmy drzwi. Czy ja zrobiłem dziurę w panelu? jeszcze raz. Poczekajcie. Weźmy do ręki coś, co nie skrzywdzi nic. Okej, teraz zamknijmy drzwi. Czy działa? Halo? Nie działa. Wykrzyknik też nic nie robi. Dobrze, w takim razie weźmy, pojedźmy na 15 piętro. Okej, działa. I słuchajcie, podczas tego, jak jedziemy na górę, jak to jest fajnie zrobione. Podczas tego, jak jedziemy na górę, mamy nowe rzeczy. Mamy coś tak, ale to tak kozackiego, co nie? Wyjdźmy sobie tutaj na zewnątrz. Wyjdźmy sobie na zewnątrz, jesteśmy na dachu tego wieżowca, który nie ma nic oprócz windy i schodów. I mamy w ręku miecz, który potrafi przecinać czasoprzestrzeń po prostu. No zobaczcie na to, nie? Wjechałem windą, żeby zeskoczyć. Zobaczcie na to, weźmy sobie budynek, co nie? No i ogólnie ktoś budował sobie ten budynek parę dobrych lat. No załóżmy, że rok budowali. No i przychodzi Screamy, bierze miecz do ręki, macha w powietrze i ten miecz przecina cały budynek! No i powoduje totalne zniszczenie. Jakie to jest piękne w tym Teardown, nie? Wystarczy wziąć miecz do ręki i cieszysz się. Po prostu się cieszysz. I z wieży został kawałek jednego wielkiego gruzu. A co jakbym wjechał windą na górę? Czy ona w ogóle da radę wytrzymać większą grawitację niż obecnie jest? Jakbym wziął tak grawitację 8. Ej, ona bez problemu daje radę, co jest? Okej, jesteśmy na górze i co jakbym teraz wziął sobie na przykład takiego shotguna, przeleciał tutaj do góry, w ogóle tu jest chyba silnik od tej windy. Co się stanie, jak go przez przypadek 2 razy, 3 razy... No i teraz chcielibyśmy zjechać w dół, oczywiście szybciej, bo ta winda ma możliwość, żeby zjechać szybciej w dół. Czekajcie, bo... Co tu się właśnie dzieje? Nie, co to ma być? Czemu winda normalnie sobie jedzie? Ja tu specjalnie zrobiłem dziurę w budynku, żeby nagle spaść sobie tą windą, ale nie. Ona się opiera o nic i sobie leci do góry. Czemu nie? Jeszcze tutaj ciężarki sobie lecą, nie trzymając się niczego. Także musimy wypróbować nowy sposób. Otóż bierzemy bomby do ręki, delikatnie zrzucamy, co się da, tylko żeby budynek nie spadł cały, bo już pęka cały, więc no muszę teraz uważać. Okej, jeszcze tutaj. Gdzie jest winda w ogóle? Super, winda postanowiła się przeteleportować do innego świata, czy o co chodzi, bo no po prostu zniknęła. Teraz rzucić parę pipe bombów. Okej, wygląda to coraz lepiej, wystarczy jeszcze sobie tutaj rakietą strzelić. Wow, można wybierać kąt w ogóle, jak chcemy walnąć tym mieczem. Ale to jest super. Okej, teraz nie ma żadnych szans, żeby ta winda miała działać, nie? Idziemy sobie na górę, wchodzimy do windy, klikamy pierwsze piętro i spadniemy, patrzcie. Spadniemy. Super, nie? Jeszcze jak ona zjedzie na dół do tych śmieci i przeżyje, to ja tego nie rozumiem! Co jest? Czy ona pojedzie jeszcze na górę? Tylko, że ona nie dojechała nawet na dół jeszcze. Ale mamy tutaj jeszcze specjalną rzecz. Spadaj, UFO. No kurde, nie mogę tego UFO trafić. Przy okazji rozwaliłem... tutaj budynek obok, ale mam nadzieję, że mi wybaczą, jeszcze się pali. Dobra, zgasiłem ten budynek, no troszkę tragicznie to wygląda, ale nieważne, przejdźmy do tego, co miałem wam pokazać. Mamy pikak z Minecrafta, nie wiem czemu, proszę bardzo. Jeszcze nawet dźwięki są, jakbyśmy bruk kopali, co jest?
Jakie to jest prześwietne. No szkło co prawda ma dźwięk bruku, ale mamy chociaż ciekawy kill-off z Minecrafta. Ale to co miałem wam pokazać, mamy jeszcze fajny samolocik. Co nie? Mamy samolocik, papierowy samolocik, więc taki papierowy samolocik nie mógłby nic zrobić przecież dla takiego budynku. Ej, ja się nie spodziewałem, że to będzie aż tak tragiczne. Co się dzieje? Dobrze, wjedźmy w ten budynek, zobaczmy co się stanie z tym budynkiem. Co jest? Przecież to jest narzędzie zagłady, ten samolot. Przecież jak my jeszcze raz walniemy w ten budynek, to on się zawali. Od śmiesznego samolotu z papieru. Wow! Co jest? Rzucił tym budynkiem. No także nie zadzierajcie z papierowymi samolotami, zobaczcie, na drzewa się zawalają, nie? I czemu on nadal lata? Już nie chce z niego korzystać. Przestań! Jezu, jeszcze wywala budynki w powietrze, no przestań! Ktoś wie jak go zatrzymać? Bo klikam wszystko, on nadal lata. Wow, można ustawić gdzie on ma atakować w ogóle. Jakbym chciał, żeby tu atakował, to pleci tutaj i po prostu niszczy wszystko dookoła. Dosłownie wszystko, bo zaraz ten budynek cały padnie. Czekajcie, czyli jeżeli wziąłbym tego oto potwora, zmienię pogodę, proszę bardzo, zmieniłem pogodę. Jeżeli mamy tego potwora, to mogę wypuścić papierowy samolocik, proszę bardzo, niech sobie leci. I teraz zaznaczyć głowę tego potwora. Czy on już się poddał? Ale papierowy samolocik w ciebie walnął. Co jest? Ja nawet nie zdążyłem mu nic zrobić. On jest serio mocny, co się dzieje? Proszę bardzo, nadlatuję. Serio, nie ma lepszej zabawy od papierowego samolociku przelatującego przez budynki, które się zawalają jeszcze od niego. W ogóle ktoś wymyślił, że mamy tutaj satelitę, która nie wiem czemu macha skrzydłami. Czemu ona macha panelami słonecznymi, o co chodzi? I tutaj, w tym oto miejscu, nie ma grawitacji. Nie wiem czemu tu jest szaro zamiast czarno, a tam jest słońce. Ale mimo wszystko, jak ja bym zniszczył, albo chociaż przesunął ją, tylko się nie da, skrzydła da się przesuwać, proszę bardzo. No i w kosmosie działa ogień jakby co, z tego co widać. I to dość mocno działa ten ogień. Wszystko tam wybucha. Czemu w kosmosie jest ogień? O co chodzi? Nie powinno być. No ale przynajmniej teraz, słuchajcie, się rusza. Tak jakby nie było rzeczywiście tej grawitacji. Ale nie, muszę coś spróbować teraz, tak sobie pomyślałem. Przecież my mamy taki samolot genialny, który przecież możemy... Nieważne, że tu tak wieje mocno, przepraszam bardzo. Możemy przecież go... przeciąć. To jest genialny pomysł. I możemy go przeciąć jak tylko chcemy, nie? Niech będzie w ten sposób. Zróbmy to w ten sposób. Zobaczmy, jak to daleko się przebije przez ten samolot. Wszystko wybuchać zaczęło. Ciekawe, czy ten samolot spadnie. Bo to się w końcu skończy i chyba nie przeleci przez cały samolot. Albo idealnie przeleci jakimś fartem. No nie doleciało do końca. I jak to wygląda w środku? Bo tak jakby samolot jest przepołowiony na pół praktycznie. Ludzie tutaj żyją jakimś cudem. Ale chodzić po tym samolocie się nie da. Bo jak idę do przodu, to mnie wywala po prostu do tyłu. Co jest? Taki wiatr jest tutaj. Patrzcie. Co jest? Nie, ale wiecie co? Nie podoba mi się to. Nie przeciąłem go do końca. Zróbmy to jeszcze raz, ale dobrze. Okej, teraz bez żadnego ognia przecinamy samolot. Idealnie. Mam nadzieję, że mi się uda idealnie. Na pół. Leci prosto. Teraz się przez cały samolot na pewno przebije. Zobaczmy, co się stanie z tym samolotem w ogóle. Czy on spadnie, czy... O. Jakby wam to powiedzieć... Co się stało? Przecięliśmy pół samolotu, a drugie pół spadła, ta połowa leci po prostu. Okej, tak też może być. Zobaczmy, czy jakiś człowiek tutaj żyje. Jakby to powiedzieć... Nie? Ale to prześwietnie wygląda, jak jest tak przecięte. I ja chyba idealnie po tym środku walnąłem, że zobaczcie, nawet ta środkowa, nie wiem jak to nazwać,
płetwa, jak się to nazywa? Załóżmy, że to jest płetwa, tak? Jest tak równiuteńko przycięta. Uwaga, mapa, której się nikt nie spodziewał, oczywiście most, jak zwykle most, ale chcę tu sprawdzić tą katanę, ponieważ jak wiadomo, można sobie przeciąć ten most, on tu sobie spadnie, wiadomo, wrzuci ciężarówką, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że mamy tą katanę, co nie? I tutaj klikając M mamy opcję. Jeżeli damy wszystko na maksa, to nie wiem co się stanie szczerze, ale jestem bardzo tego ciekawy. Oczywiście przecinamy most na pół i zobaczmy co się z nim stanie. O kurde, to nawet odrzuca samochody niektóre, jak to równo idzie, co jest? Jakby to powiedzieć, to niszczy nawet podwozie z tego co widzę, albo podwozie postanowiło sobie uciec i koła zostały. No i jak widać most nie trzyma się zbyt dobrze. Ale to jest super, jak mamy takie możliwości niszczenia. Jeszcze z tej strony delikatnie przetnę, proszę bardzo. Mam nadzieję, że nie zniszczy tej ciężarówki, nie zniszczyło. Okej, troszkę tam poniszczy więcej, ale to nieważne. No most jest przecięty na pół, a się trzyma. Jeszcze to możemy przeciąć, bo tego zapomniałem przeciąć. No i stoi. Tak nie może być. Możemy jeszcze na domiar tego złego przeciąć wszystkie nóżki, proszę bardzo. Zobaczmy, co się teraz stanie z tym mostem, jak fala po prostu spada. To jest tak dobra broń. To jest, dobra, od dzisiaj to jest moja ulubiona broń i koniec. No zobaczcie, to jest tak potężne. Co prawda papierowy samolocik by lepiej to zrobił, ale i tak to jest moja ulubiona broń, tak? Papierowy samolocik jest na drugim miejscu. Chociaż te ulubione bronie zmieniają się co odcinek, ale teraz serio jest ulubiona. Bo jakbym wziął papierowy samolot, puścił go, przeleciał jak najszybciej na drugi koniec mostu i zaznaczył gdzie chce lecieć, to jak będzie wyglądać jego przelot tutaj? Okej, nawet nie musiałem się starać, samolot niszczy całkowicie ten most. Bez problemu, co tu się dzieje z nim? Nie no, no zobaczcie, most wygląda tak, gdy on tu lata od 20 sekund, nie? Dobrze, ale to wszystko na ten odcinek. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Ja was żegnam. Samolot i budynek też was żegna. Pa, pa.